Bang, wejdź, proszę, piwo, wejdź. Spróbujmy, jeden resetik. Ariel Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj przetestujemy sobie nowo powracające auto, czyli Knight Ridera. Jak widzimy, jest on po prostu w zakładce Knight Rider w sklepie. Oczywiście od razu przypomnę o wpisaniu kodu EDEK, jeżeli ktoś chce mnie wesprzeć. No i co? Generalnie na pewno jest fajny ten trend, że coraz tańsze są te DLC. Knight Rider już kosztuje 800 kredytów, czyli chyba od momentu, w sumie nie wiem od kiedy, ale nie jest to najdroższe auto. Fajnie, że poniżej 1000 kredytów już zeszło i w zestawie mamy coś takiego jak po prostu samochodzik, którego domyślny kolor jest, jak widzimy, tutaj czarny. Do tego są koła, które możemy używać też na innych samochodach. Dopalacz, niestety jego możemy używać tylko na tym autku. Takie coś na daszek, to na każdym. Dźwięk silnika. No, prawdę mówiąc, nie jest to zbyt fajny dźwięk, ja tego nie będę używał, bo już mnie denerwuje. Taki oto baner i drugi baner, który już kiedyś dostałem, nie wiem czy był za friko, czy jak to działało, ale po prostu go mam. No i co ja? O kurde, jednak nie ten przycisk. Ja po prostu kupuję już sobie Knight Ridera i zaraz przetestujemy. Okej, w ekwipunku jest to auto podpisane jako kit, z takimi kropkami, ale mniejsza. Wzoru nie można zmieniać, kolory tutaj można edytować. W Backes Modzie będzie można ustawić dowolny, ale ja tego nie będę robił, bo... no, bo nie ma co. Ale taka śmieszna jest ta domieszka koloru. Dwa różne koła, jedne już mam. Chyba znowu jest ten bug, że jak ktoś wcześniej grał w gierę, to dostanie podwójny przedmiot. Nie wiem, jak to wygląda. Boosty też mam podwójne. To na dach mam pojedyncze. Nie wiem, jakim cudem to się tak dziwnie stało, że powtarzają mi się przedmioty. No ale mniejsza, widzicie, co możecie edytować. Dźwięki też mam dwa. Czy ja miałem ten samochód, czy o co chodzi, że takie coś się wydarzyło? Nie no, na szczęście ten samochód mam tylko jeden. Nie wiem, dlaczego mam podwójne, zduplikowane przedmioty, ale mam nadzieję, że nic się nie zepsuło. Pewnie błąd wizualny. No i standardowo najpierw zagramy sobie casuala 1-1, żeby pofreestylować. Następnie rankeda 1-1 i na koniec rankedy dwójki. Oczywiście zobaczymy sobie również hitboxy. Od razu powiem, że jest to tak jakby do minus, ale wizualne zobaczymy po pierwszym spotkaniu, żeby sobie nie spoilerować, żeby przetestować tak na świeżo. Ojeju, mega dziwnie brzmi to auto, już na pierwszy rzut oka. A dobra, to jest casual, więc będę latał na freestyle, ale naprawdę rozprasza mnie dźwięk tego samochodu. Jest taki nieprzyjemny i szkoda, że nie można go zmienić tak o, ale to już mniejsza, nie będę narzekał. Jeżeli chodzi o samo... nie no, serio, ten dźwięk jest tragiczny. A ten dźwięk jest makabryczny. Ale jest to do minus, wygląda całkiem przyzwoicie. Nie no, jeżeli chodzi o aspekt wizualny, chyba na dłuższą metę bym sobie w Backes Modzie zmieniał ten pasek na czarny, albo po prostu zrobił ciemniejszy kolor w malowaniu. Ale jeżeli chodzi o wizualia, to bardzo ładne autko. Podoba mi się, ładnie wygląda, to na pewno. Okej. Lecimy, strzał w tego typu. To znaczy, prawdę mówiąc, zrobił to lepiej niż myślałem, tylko po prostu nie mam wyczutego jeszcze. Ale na ten moment wydaje się taki fajny, leciutki. O, przeciwnik leci na Aeriala, jak widzimy, mocarnego. Dlatego ja zrobię z tego dubla. Czy nie siądzie? Dobra, siadł double touch. Idealnie. No i przeciwnik wyszedł, także jak widzimy, poszło szybko. Jeszcze jednego casuala zagram. No i drugi mecz. Inny przeciwnik, może ten nie będzie wychodził od razu, ale zlagował na wznowieniu. Co tu się dzieje? On nie trafił w piłkę, przez chwilę mnie i tam pokazało, że lekko ją dotknął. Okej. Ceiling shot into musty flick into nietrafienie. Dobra, standardowo. Nie, to nie jest w ogóle setup na pincha, więc nie będę nawet próbował. Nie zniszcz mnie. I nie będzie bramy. O, mamy czas, ale nie mamy umiejętności. I bang! Ground pinch prosto w bramkę. Beznadziejny. Nie wiem, jak to ma zadziałać, ale spróbujmy. No, nie miało to szans powodzenia. Okej. Resecik, no i 2-0. Nie no, powiem wam, że nie jest złe to auto. Trochę dziwne, takie jakby odkształcone. Szkoda, że jest taki ostry przód, ale poza tym to gituwa. Bo fajniejsze są takie jakby kwadratowe, kanciaste auta. Ale nie jest złe, absolutnie nie wydaje się tragiczne. I pomoże ten dźwięk. Ten dźwięk to zaraz spróbuję w Backes Modzie sobie zmienić, bo drażni mnie. Okej. Wyminięty przeciwnik. I ma stifliczek, taki mega niski, ale trochę musiałem uciekać przed nim, żeby mnie tu nie zbampował, więc no, odleciałem do boku. Ale natomiast gol to gol. Dobra, jest przyjęcie. I dzisiaj mi masti, to znaczy pinch nie siądzie.
Okej. I cyk. Nie no, do tych strzałów się wydaje bardzo fajne to auto, ale z tymi pinczami to aż się dziwię, bo zwykle mi siedzą bardzo fajnie. Nie wiem, czy to jest kwestia dnia, czy coś z tym autem jest nie tak. Myślę, że to kwestia też wyczucia, ale niepokoi mnie to trochę. Dobra, ostatnia próba pincza i więcej nie robię. No, był mocniejszy, ale dalej jakoś nie mogę wyczuć. Okej, to spróbujmy przynajmniej taki resecik, ale znowu nie trafiony. Ale do tego wydaje się taki delikatny w powietrzu, fajnie się lata tym autem. Dobra, lecimy jeszcze raz. Ground pinch? Nie, nie da rady. Dobra. Resecik jeden zrobiony, resecik drugi zrobiony i nie mam flipa. I tracimy bramę. Dobra, spróbujmy. Jeden resecik, drugi resecik i gol. No, nie były to najlepsze umiejętności na świecie, ale double resecik między innymi mimo wszystko zrobiony. Może teraz zrobimy coś lepszego. Chociaż nie. Okej, znowu mi piłka uciekła, nie ma formy. I masakra na zakończenie. Chciałem musty powiedzieć, ale to drugie bardziej pasuje. Mamy jeszcze jedną szansę i ja nie zawaham się jej użyć. Okej. Nawrotka. Dalej żyjemy. I musty fliczek w okienko. Nie zblokował nas. Dobra, jak na zerową sekundę mogło być gorzej. W ogóle śmieszna sytuacja, bo teraz sobie spojrzałem i nie da się edytować dźwięku silnika nawet w bakesmodzie tego auta, ale jak widzicie mam teraz całe czarne zawieszenie, cały samochód właściwie jest czarny, no i wygląda zdecydowanie lepiej moim zdaniem. Tak więc udajmy się już na Rankeda 1v1. Dobra, bo klasycznie bym zapomniał, hitboxy. Tak jak powiedziałem, jest to hitbox do minusa, ale zobaczmy jak wygląda na aucie. Okej, z tyłu trochę wystaje. Z przodu wystaje dużo. No to jest to, co mówiłem, że te takie kanciaste auta zwykle mają ten kącik taki wystający dosyć mocno. No i jest to... Nie odczuwałem aż tak bardzo tego wystawania, ale nie było to jakoś super odwzorowane. Na wysokość jest git. No, po prostu widzicie, jak to się prezentuje. To jeszcze raz, Rankedy 1v1. No i dobra, czas na Rankedy. Wiecie co? Ja ostatnio robiłem ten odcinek o taktyce OPN, jeżdżenie na wznowienia. Dzisiaj będziemy to kontynuowali. Tutaj przeciwnik chciał nas zrobić na low 50 i mu to... Nie zadziałało w 100%, ale nie wyszedł na tym źle na pewno. Weźmy sobie piłę. Strasznie chase'uję od początku. I tracimy gola, dobra. Nie jest to dobry początek. Na to wznowienie lubię jeździć, bo ja akurat często wygrywam. No i mamy bramkę, 1-1. Też denerwujące jest to trochę, że przed każdym kick-offem i tak dalej są takie dźwięki, nie wiem czy to telefonu, czy czego, ale takie nieprzyjemne dźwięki wydaje to auto przez ten silnik. Dobra, zraszujmy lekko. On będzie uderzał bezpośrednio? Nie. Okej. Bang! Wejdź, proszę, piło, wejdź! A, obronił. I nas chciał zdemować. Co za dziad, musimy mu karmę odwalić. Jeszcze sygnał, coś na sygnałach jedzie obok mnie. I pewnie to słyszycie, chociaż nie wiem. Dobra, na pełnej raszujemy, ale się beznadziejnie odbiło. Okej, nie! Najgorzej na świecie, chciałem przebić nad nim piłkę, on to... Wskoczył w to, jak dzik sosnę, albo nie wiem w co. Jeszcze nam nie oddaje piłki od razu. Na szczęście nie złapał jej dobrze na dach. Ale mocarny flick. On to jeszcze wybił do boku ładnie. Ale ten flick był przemocarny. Nie! Dobra, tracimy na 3-1. Nie no, naprawdę w tym aucie nie czuję się nim źle. Ale jedyne, co mnie tak drażni, to dźwięk silnika. Dlaczego nie można go zmienić nawet do bakes modem? To jest tragedia jakaś. Wszystko w tym aucie jest w miarę git, fajnie wygląda. Dobrze się nim pyka. To znaczy, no, nie jakoś rewelacyjnie i teraz nie trafiłem największego opena na świecie. Ale już to zostawmy w spokoju, bo przegram ten mecz. Ale tiltuje mnie niemiłosiernie dźwięk tego silnika. No, zrobili go beznadziejnego, tak po prawdzie. Jak ktoś, nie wiem, nie ma uszu, to jeszcze może będzie grywalne, ale strasznie mnie drażni to auto. No i znowu jest taki dźwięczki na start. Jakie to jest drażniące. Czemu tego nie można zmienić? Kurde, wątpię, że na to jest licencja. A tym bardziej w bakes modzie, co wszystko można było edytować. No nie, no jeszcze misklik zrobiłem. Dobra, chyba przegramy to spotkanie, bo jak widzicie widzowie, tutaj PPG Gaming. Ale dziwne demo.
Natomiast wybiliśmy od razu sami sobie piłkę, a jego zrespiło po dobrej stronie. Nie no, ten mecz do zapomnienia. A i swoją drogą też boosta nie można zmienić. Nawet w Bakesmodzie nie można dać alfa boosta. Kolejna rzecz do listy mimo wszystko wad. Taki brak całkowity kustomizacji nawet modem. Okej, strzelamy gola. Jeszcze się to skambykuje, natomiast no nie ukrywam, strasznie to jest denerwujące. Okej, nie wiem co on robił, ale strzelamy na 3 do 5. I na pełnej, co tam się będę z nim bawił. Strzelamy na 4 do 5, wygrywamy to spotkanie, nawet tym kitem. Okej. Podbijmy. I bang w okienko, wyrównał się wynik. No, powiem, że szybki był to comeback. Szkoda, że nie można wyciszyć dźwięku swojego auta. O, i szkoda, że jeżdżę do wznowień. Nie, no czemu taki nieskupiony? O, dało się obronić. Przeskoczmy. I ładujemy! Za daleko wyjechał, 6 do 6. On flikuje, ja sobie przyjmuję. Kontruję? Proszę, boost. Zniszczmy go. Jeszcze mu wywalmy. I strzelamy. Tak jest, 7 do 6, wygraliśmy. To znaczy jeszcze nie wygraliśmy, ale prawdopodobnie wygramy to spotkanie w taki dosyć comebackowy sposób. Chyba, że bardzo zarąbię wznowienie. Oj, bardzo zarąbane, czy nie do końca? Dobra, on wyskoczył, także zwalił. No i wygrywamy, ale nie czułem się dobrze. Tak jak mówię, to auto nie wydaje się złe, nie wygląda źle, ale te dźwięki są dla mnie tak drażniące. Może jestem przewrażliwiony, natomiast nie. Dla mnie to skreśla to auto całkowicie. Po prostu mam ochotę wyłączyć dźwięki. No ale dobra, mniejsza, już nie będę tutaj narzekał. Zostały nam rankedy 2 na 2. Na razie jakby nie patrzeć, same zwycięstwa. I na jeden na jeden mecz wygrany. A na dwójkach mamy okazję przebić barierę 1800 MMR-ów, bo jestem dosyć wysoko jak na swoje poziomy, jak na swoje standardy. I ostatni mecz w dzisiejszym odcinku. Hook of teamie, dwóch przeciwników, nie chcę mi się ichników czytać. Oj, dostałem bumpa od typka. Cofnijmy się na długi. No spokojnie. Możemy pojechać tutaj. Wiecie co? Walnę w ten sposób. Ale on to ładnie przyblokował. W sumie nie musiało, nie było to takie trudne, ale... Ale i tak, warto doceniać teammate'ów. I tracimy pierwszą bramę, ładnie to rozegrali. Dobra, wznowienie wygrane, zabierzmy tylko przyspieszenie. O, i jesteśmy w domu. On nie ma boosta, jest wywalony całkowicie. Huko to zaraz powinien dośrodkować, albo nie? Nie, nie tykaj. Nie wierzę, ale to trychnięcie było tragiczne w skutkach. To znaczy mogło być tragiczne, bo ostatecznie straciliśmy bramy, ale w sumie to bym z kontrataku mógł to władować, ale już trudno. Huko zniszczony, ja nic nie widzę. Okej, udało się to. Mam save'a, więc chyba obronić. Fliknę wysoko, może będzie na dobitkę. Zbiorę sobie przyspieszenie, jestem w midzie. Okej. Proszę. Dobra, znowu mnie blokują. No już Huko, wierzę w ciebie, lecisz. Dobra, chyba z tego nie będzie gola. Chociaż może zaraz. Open. I jest. Dobra, nawet my to strzelamy, albo on walnął samobuja, ale 1 do 1, wyrównany wynik. Spróbujmy go zniszczyć. Dobra, przeskoczył nad nami. Chyba moje auto słychać z oddali, jak za kimś jedzie. Także to jest kolejna taka mini wada, że trudno nim demować zapewne, bo nasłuch ktoś może łatwo uniknąć. Bardzo dobra wrzuta, ale nie spodziewałem się, że taka będzie, prawdę mówiąc. I prawie, nie no, szkoda, blisko było. I Huko wali na 2 do 1, tam obrona się wywaliła. Okej, z tego nie powinniśmy stracić, on nie wiem czemu tam pojechał, ale powiedzmy, że wyszło nam to ostatecznie na dobre, strzelamy gola. O nie, wywali się. No nie, no tracimy. Taka najgłupsza bramka, bo nie zrobiłem złego wznowienia, a i tak straciliśmy. Nie lubię takich sytuacji. O! Mega to rozegrał. Ojeju, nie. Obronił jeszcze bridge jumpem. A ja się tu wywaliłem. Tracimy gola zaraz, z mojej winy. No, dokładnie. Moja wina.
Ale go pięknie tutaj poharataliśmy. Dobra, nasza szansa. Największa. Nie, dlaczego odpuściłeś piłę tak wysoko? Huko, jeszcze potrzebujesz przyspieszenia. No szkoda, że to tak spanikował. Czy nie zauważył, że jechałem na bumpa? Okej, wybijamy. Mam nadzieję, że nie tracimy za sekundę, ale moje nadzieje maleją. Nie wierzę, że taka brama na zakończenie. Gość, co mi tam poskracał 30 razy wybił. Jeszcze taki unlucky. No dobra, nic się... Nie zawsze wszystko idzie po myśli. Co do tego auta, to no niestety nie mogę polecić, ale to tylko z takiego durnego powodu, jakim jest dźwięk. Jeżeli ktoś z was gra z wyłączonym dźwiękiem, albo na przykład słucha bardzo głośno muzykę w tle, to może dla niego to będzie odpowiednie, bo auto nie wygląda źle. Gra się nim całkiem przyzwoicie, ale brzmi tak tragicznie, że to jest niesamowite. Nie ma drugiego auta, które tak beznadziejnie brzmi. Jeszcze nie da się tego zamienić nawet bucket modem, więc w ogóle niespotykane, dlaczego taka sytuacja się wydarzyła. No ale dobra, mniejsza. Mam nadzieję, że podobał wam się taki mój szybki, jak zwykle teścik tego samochodu. Jak wiecie, no widzicie, mi się nim bardzo przyjemnie gra. Ale doznania słuchowe są tragiczne. Nie będę już narzekał, nie będę już przedłużał. Jestem zawiedziony, tak w lekkim skrócie. No i co, życzę wam miłego dnia. Zapraszam też do zostawienia suba. Elo, elo.